Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Jak wrażenia po debiutańskim zwycięstwie z Kasztelanem Siarz? Na pewno jesteśmy zadowoleni, bo pierwszy mecz to jest jakaś pewna niewiadoma. Też pracuję z zespołem bardzo krótko, bo w zasadzie 3 tygodnie i jeszcze poznaję tych chłopców. Dzisiaj był taki egzamin, jak oni się zachowują w warunkach meczu o punkty. Ale brawo dla nich, bo gdzieś tam ta organizacja gry na pewno na dobrym poziomie. Chcieliśmy kontrolować ten mecz i myślę, że go kontrolowaliśmy. Chcieliśmy być dużo przy piłce, chcieliśmy się z tej piłki cieszyć. Tak było. Natomiast mamy swoje wnioski, które przekażemy zawodnikom w trakcie tygodnia, tak żebyśmy przede wszystkim więcej sytuacji bramkowych stwarzali sobie, bo samo utrzymanie przy piłce nic nam nie da. Ale ogólnie tak podsumowując, to jestem zadowolony z chłopaków, bo naprawdę te 3 tygodnie ciężko pracowaliśmy, oni na pewno mają to w nogach, adoptują się do ciężkich, intensywnych treningów, ale dzisiaj dołożyli też serca i za to duże brawa dla nich. A z czego jest Pan najbardziej zadowolony w dzisiejszym meczu? Zadowolony jestem z tego, że zagraliśmy też na zero, bo wiem, że ten zespół tracił bardzo dużo bramek i gdzieś tam ten początek mojej przygody z nimi pokazywał, że dużo nam brakuje w defensywie. Dzisiaj na zero, Kasztelan chyba dwie takie sytuacje, z których mógł coś tam zdobyć, a poza tym gdzieś tam dobrze organizowaliśmy się po stracie piłki, nie pozwalaliśmy przeciwnikowi na wiele, nie dawaliśmy się kontrować. Też dużo czasu poświęciliśmy właśnie na te przejście z ataku do obrony, bo gdzieś tam analizowałem sobie wcześniejsze mecze Wisły i myślę, że to była pięta Achillesowa. Dzisiaj już było lepiej, natomiast cały czas chciałbym, żebyśmy to jeszcze poprawiali, po tym odbiorze szybciej przechodzili do ataku. No, ale to mówię, no, potrzebny jest czas, bo to jest jakby cykl pracy, to jest proces i myślę, że z każdym meczem będzie to wyglądało coraz lepiej. Mówił trener, że wnioski z tego meczu będzie przekazywał teraz przed kolejnymi meczami. 4 żółte kartki, troszeczkę dużo jak na drużynę, która cały praktycznie mecz utrzymuje się przy piłce i nadaje ton wydarzeniom boiskowym. Tak, ale to też wynika z tego, jak reagowaliśmy po stracie, że nie pozwaliśmy przeciwnikowi na to, żeby nas kontrował, żeby rozwijał skrzydła, tylko staraliśmy się szybko to przerywać i to jest konsekwencja. Jeśli chce się grać agresywnie, no to niestety, ale te kartki też muszą być. Też słyszałem, że gdzieś tam ten zespół nie jest agresywny i staram się w to w chłopaka zaszczepić. Dzisiaj jakieś zalążki już były, pewnie te 2 żółte kartki mogliśmy ich uniknąć, bo gdzieś tam przerywamy akcję, ale można przerwać to też bez żółtej. No, ale to są cały czas młodzi chłopcy, musimy mieć świadomość, że oni się cały czas uczą, cały czas musimy kształtować w nich pewne zachowania, pewne automatyzmy. Cieszę się, że chociaż w jakimś procencie są już widoczne i ta organizacja gry już była pozytywna. Kolejny mecz już w środę w Pucharze Polski z Unią Czerwną. Czy tam Wisła też zaprezentuje taki ofensywny styl od samego początku? Na pewno byśmy chcieli, natomiast zdajemy sobie sprawę, że warunki będą zdecydowanie trudniejsze, bo tutaj sztuczna płyta, równe boisko, można na takim boisku kontrolować grę. Tam myślę, że czeka nas trudny teren. I przygotujemy się do tego z jakąś tam odpowiednią specyfiką, tak żeby nic nas nie zaskoczyło. Jedziemy po to, żeby wygrać, żeby zaprezentować się, bo mamy świadomość, że jedzie tam Wisła Płock i zawsze musimy trzymać odpowiedni poziom. Mają też taką świadomość zawodnicy, więc liczę, że to będzie kolejny nasz dobry mecz. Celem oczywiście pewnie obrona tytułu pucharowego. No tak, to jest okazja, żeby gdzieś tam przebić się w tym pucharze jak najwyżej, żeby zagrać z zespołem z wyższej ligi i na pewno będziemy tego dążyli. W każdym meczu będziemy chcieli wygrywać i tak samo tutaj podchodzimy do pucharu, bo to jest kolejny mecz mistrzowski, który ma nas czegoś nauczyć, ma nam dać jakieś kolejne informacje, żebyśmy mogli jeszcze lepiej pracować z tym zespołem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman.